Cześć moi drodzy, z tej strony Tomek Andrzejewski, Guitar Center TV. Przed nami Rock Sound Ditch Pitch, czyli pitch shifter w bardzo prostej, małej, skutecznej obudowie. Sama obudowa jest metalowa, kolor jest ładny, błyszczący, taki metaliczny, granatowy. Jest w macie, nie ma tutaj się do czego przyczepić od strony lakierowania, jest proszkowo polakierowany, świetnie wykonany efekt. Tak jak wspomniałem, stosunkowo ciężki, ma przełącznik standardowy True Bypass według producenta, dodatkowo tym oto skokowym potencjometrem możemy wybrać sobie 12,5 tonów w dół obniżenia sygnału bądź w górę. Oczywiście mamy sygnał wet i dry, czyli możemy tutaj sobie ustawić ile sygnału czystego z gitary ma nam wejść i ile go ma wyjść na zewnątrz. Możemy w ogóle zrobić tak, by tego naszego sygnału z gitary nie było słychać i będzie nam grał tylko sygnał już po przerobieniu przez ten pitch shifter naszego sygnału. Gniazdo na 9 V, gniazdo na ładowarkę telefoniczną. Właściwie możemy podpiąć tu nawet źródło typu komputer. Możemy tu wpiąć się jakimś powerbankiem. Dzięki takiemu rozwiązaniu, na przykład powerbanku, nie mamy dodatkowych zakłóceń z sieci, nie robią nam się pętle mas przy tego typu efektach. Ja się z Wami żegnam. Zapraszam do kolejnych odcinków Guitar Center TV. Pod spodem link do produktu. Wchodźcie na guitarcenter.pl koniecznie. I do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Thank you.